Katarzyna Stypuła, witajcie. Dzisiaj przed nami nowy projekt. Zabieramy się za niego ostro, bo mieliśmy tutaj w ostatnim roku mocne prace koparką. Ogród został całkowicie zniszczony, zaniedbany. Próbujemy go troszkę odbudować i próbujemy odzyskać róże pienne, które już tutaj rosły. Tutaj przed nami dzisiaj nowe nasadzenia i spójrzcie sami, jak widać, bardzo różnice. Tutaj mamy różę pienną, już dwulatkę, z koroną, której nie przycinamy, ponieważ to jest korona kaskadowa, więc ma tutaj nam zwisać pięknie. Za mną tutaj koronki jednoroczne, ale koronki, które już rosły w donicach, już rosły w ziemi. Są krótko przycięte po to, żeby nam się jeszcze pięknie krzewiły. I korony, które i róże, które będziemy sadzili prosto z chłodni. Tutaj macie porównanie właśnie takich trzech sadzonek i spójrzcie, to oczywiście są sadzonki poza wybór, takich sadzonek do Was nie wyślemy, ale my będziemy nad nimi pracować, czyli koronki bardzo krótko sobie przytniemy, ponieważ zostały uszkodzone w chłodni, czy to podczas kopania, czy podczas sortowania, czy podczas wiązania na polu, na różnych etapach, dlatego my oczywiście do Was takie korony nie trafiają, ale my będziemy takie sadzić, będziemy je prowadzić, bo to jest, słuchajcie, kilka lat pracy, ponieważ najpierw sadzimy podkładkę, potem na podkładce multiflorze okulizujemy różę kaninę, czyli kolejną podkładkę, a jeszcze w kolejnym roku tutaj następuje dwu- albo trzyoczkowe szczepienie już róży szlachetnej docelowej, jaką jest tutaj, która ma tworzyć nam koronę na róży piennej. I teraz, ponieważ będę szykowała stanowisko, gdzie będą posadzone róże, to róże tego, by korzeń oczywiście idą do wiadra, gdzie będą się moczyły ich korzenie. Spójrzcie tutaj, to jest cały olbrzymi korzeń, oczywiście będziemy go przycinać do sadzenia, bo tak jak skracamy górę, tak również skracamy sobie korzenie do naszego sadzenia. Słuchajcie, róże pienne zalecam sadzić nie gęściej niż co 1 metr, zwłaszcza te wszystkie odmiany, które są płaczące, bo one potem będą pięknie nam rozbudowywały koronę i po prostu będzie im za gęsto. Dlatego tutaj już mam przycięty bambus na naszą miarkę, żeby nie biegać z miarką po ogrodzie. Będę sobie odznaczała miejsca na kolejne róże, a na razie przygotuję stanowisko. Stanowisko zostało już przekopane w ubiegłym roku, czyli na jesieni. Miało się pięknie nam przemożyć ta nasza ziemia, miała nam się pięknie odpocząć i teraz lekkie plewienie, a potem już przystępujemy do sadzenia naszych róż. Będziemy nawiązywać do roboty już istniejącej. Przy bukszpanie mamy wysypaną powierzchnię korą, ściółkowana jest korą i tutaj rabata stara w kształcie trójkąta też jest wyściółkowana korą, dlatego tutaj na razie posadzimy te róże, ale pomyślimy na odcięciu rabaty od trawnika, ewentualnie na wstawieniu obrzeża i też będzie ta rabata ściółkowana korą, bo niestety jest bardzo mnóstwo pracy i tej pracy w ciągu całego sezonu trzeba sobie ujmować, a teraz już przystępujemy do oznaczenia sobie miejsc, w których będą posadzone róże. Mamy już tutaj zaznaczone miejsca i bierzemy się teraz za wykopywanie odkładu. Słuchajcie, jak już mówiłam, skracamy korzenie. Ten akurat nie jest zbyt bogaty, więc niewiele mamy do skrócenia. Oczywiście, gdyby nam się bardziej zawijał, to musimy go skrócić. I teraz najważniejsza rzecz. Tutaj koronkę też sobie oczywiście przetnę krótko, żeby nam się pięknie odbudowała. O!
tej chwili bardzo malutka, minimalna. Słuchajcie, teraz przy sadzeniu róż piennych, ponieważ my zawsze zalecamy Wam, niezależnie od rejonu, w którym mieszkacie, od miejsca, gdzie sadzicie róże, żeby róże pienne przyginać korony na zimę do gruntu. Dlatego nie sadzimy róż piennych w pionie, idealnie w pionie, tak żeby nie narażać tego kija, tej podkładki, tej róży kaniny do wyłamania, bo to jest największa strata, już wtedy jest po prostu róża do wyrzucenia. Dlatego sadzimy ją pod kątem, w stronę, w którą będziemy taką różę naginać na zimę do gruntu i będziemy ją obsypywać. Ponieważ róża była okolizowana w tym miejscu, nie możemy ją sadzić w tą stronę, ponieważ tutaj mamy tego czopa, miejsca pierwszej okolizacji, musimy ją naginać na czopa. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. I po posadowieniu róży na miejsce, w naszym otworze, sadzimy ją w ten sposób. Czyli sadzimy ją lekko pod kątem. Po posadzeniu oczywiście róże będziemy ustawiali w pionie i tak będzie nam rosła, ale do tego już będą służyły nam bambusowe paliki metalowe. W pierwszym roku bambusowe jak najbardziej. W kolejnych latach, kiedy ta korona już jest znaczniejsza, już jest większa, zalecam Wam rzeczywiście podobnej grubości, ale paliki metalowe. A teraz próbujemy sobie miejsce, gdzie nasza róża, spójrzcie, będzie na zimę przyginana. I tak musimy tą różę posadzić. Na zimę tylko i wyłącznie taką koronę przygniemy do gruntu, złapiemy ją tutaj metalową szpilą i koronę już możemy wtedy obsypywać. A teraz na okres lata dajemy paliki, róże przypinamy w pionie i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przycinam sobie korzeń tych róż, które są schłodni z gołym korzeniem. I ponieważ to jest drugi wybór, czyli jednooczkowa róża, dlatego przycinam bardzo, bardzo krótko koronę, tak żeby ona mi się pięknie rozbudowała w tym roku. Minimalna, malutka koronka, ale przy dobrej pielęgnacji, właściwej podlewaniu, bo to jest najważniejsze w tym pierwszym roku, nie absolutnie jakimś mocnym nawożeniu, gdzie można przypalić sadzonki. Róża powinna dać nam piękną koronę. Pamiętajcie o tym, że sadzonki z donicy nie ciągniemy absolutnie na siłę, bo dużo osób chce tak postąpić. To znaczy w przypadku róż krzaczastych jest o tyle trudniej, że korona od spodu jest rozbudowana i krzaczasta. W przypadku róż piennych to się nasuwa samo, prawda? Pociągnąć za kij i mocno wyciągnąć. Absolutnie nie. Próbujemy zawsze mocno obgnieść dół sadzonki, bo nie wiemy na ile jest ona przekorzeniona. Czasem jest to sadzonka dwulatka, czasem jest to sadzonka jednoroczna. I zawsze działamy w ten sposób. Na rękę, między pęd, obstukujemy mocno, próbujemy zluzować od góry i patrzymy, czy ta sadzonka, spójrzcie, czy ona pięknie nam wychodzi. Absolutnie nie robimy niczego, co mogłoby nam oszkodzić bryły korzeniowej. Teraz tutaj jeszcze możemy troszkę tych korzeni zniszczyć, poluzować, tak żeby lepiej im się rosło. I postępowanie to samo. Czyli tutaj widzimy, było miejsce okulizacji, tu jest ten czop. Czyli sadzimy pochyło na czop, mimo wszystko, że to nie jest sadzonka goły korzeń, tylko też już z bryłą korzeniową. Gdzie? Jednak średnicę mam za małą, muszę sobie, żeby posadzić pod kątem, troszkę ten otwór powiększyć.
dobrze go uposadowić. Jeszcze troszkę za płytko, bo mogę sobie chyba szpadlem. Mi się ziemia, muszę sobie ją troszkę od nowa rozgarnąć. O, wydaje mi się, że tak jest wystarczająco. I możemy już zasypywać. Pamiętajmy o mocnym ugniecieniu naszej sadzonki po posadzeniu. I oczywiście na koniec będziemy wszystkie sadzonki podlewać. Nasza największa sadzonka dwulatka, która ma znacznie większą bryłę korzeniową, potrzebuje znacznie większego otworu. Oczywiście luzujemy sobie jeszcze ziemię na dnie dołka i możemy powolutku próbować ją również obgniatając donicę. Opa. O, przekorzeniło nam się tutaj porządnie. Muszę wejść z sekatorem. Spójrzcie, jak nam tutaj przerosła. Wydawało się spora donica. I po jednym roku, niestety, musimy już usunąć tutaj korzenie. Inaczej moglibyśmy coś tam naderwać. Także spójrzcie, jak ważne są w donicach otwory odpływowe, którędy rzeczywiście roślina i oddycha, i pobiera wodę. To powietrze się nam wspaniale do bryły korzeniowej dostaje, dlatego nigdy nie zapominajmy o tym, że jeśli uprawiamy czy to róże pienne, czy krzaczaste w pojemnikach, to zawsze miejmy na uwadze, że muszą być otwory odpływowe. Patrzcie, spójrzcie, pięknie nam wypadła. Było troszkę kamieni tutaj, czuję. Chyba musimy je teraz troszkę usunąć. Mamy na tyle potężną. Spójrzcie przez rok, jaką ogromną tutaj bryłę korzeniową zbudowała i jak było już jej przyciasno. Dlatego jeśli róża jest mocno rosnąca, tak jak tutaj Weissel Blue, to spójrzcie, jak potężne korzenie też wytwarza. Dlatego sadząc róże w pojemnikach, miejmy na uwadze to, że ta donica musi być jak największa. Spójrzcie, no na maksa obrosła nam tutaj korzenie, które były jako drenaż zostawione w donicy. Ale teraz już nie potrzebujemy tych korzeni, więc sobie je ładnie powycinamy, żeby już tutaj nie przeszkadzały. No wy, mając róże swoje w donicach, pamiętajcie o zmianie donicy co kilka lat, jeśli taka róża docelowo będzie zawsze rosła w pojemniku. Zawsze wtedy możecie zajrzeć, zobaczyć, jaka jest sytuacja w korzeniu. Spójrzcie, jak pięknie tu wszystko przeczyścimy. Dodamy jej oddechu i powietrza i będziemy dopiero sadzać do gruntu na miejsce docelowe. My w szkółce pracujemy oczywiście tapenerem, ale wysłuchajcie, równie dobrze może to być sznurek jutowy, równie dobrze mogło to być trytytki, więc wszystko, co nam przytrzyma tą koronę i tą różę pienną przez cały sezon do palika, wskazane jak najbardziej. I został ostatni etap, czyli intensywne, obfite podlewanie sadzonek.
Słuchajcie, na taką jedną sadzonkę w zupełności wystarczy nam z pół konewki na takie pierwsze podlewanie. Ale pół konewki trzeba, więc rzadziej, ale solidnie podlewamy. W dzisiejszym filmiku to wszystko. To by było na tyle odnośnie sadzenia róż piennych. Pierwsza sadzonka robi już w tym sezonie wrażenie. Pozostałe jeszcze niestety nie, ale wszystko przed nami. Właściwa pielęgnacja, one też nadgonią. Damy im szansę, a my już dzisiaj się z Wami żegnamy. Zapraszamy do następnego filmiku, do naszych następnych wyczynów z różami. A teraz kwitną już na potęgę magnolie, kwitną tulipany. Miejmy nadzieję, że przymrozki, które nadają, nie zaszkodzą kwitnącym drzewom owocowym, bo rozpoczynają też kwitnienie brzoskwinie. Czereśnie są już bardzo, bardzo intensywne w swoim kwitnieniu. I mamy nadzieję też, nie uszkodzą nam naszych róż. Niestety przymrozki zdarzają się u nas w naszym klimacie aż do połowy maja. Dlatego miejmy nadzieję, że nie będą zbyt wysokie. Być może nie będzie ich wcale, chociaż prognozy pogody je nadają, ale bądźmy dobrej myśli. A więc do następnego spotkania. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. To już nasza dzisiejsza przygoda, nasz projekt zakończony. A więc do następnego. Pozdrawiam serdecznie.